właśnie nagrywam. Tak, mam przejawy myślowe dosyć ciężkie. Znaczy szybkie, ale nie reaguję idealnie. Myślę, że dzisiaj jest taki dzień, w którym wykorzystam, już mówię, ile procent baterii? 18% baterii do tego, żeby wyprodukować swój filmik. Bo mam kiepski dzień. Fizycznie, w sensie psychicznie jest ok, fizycznie, bo zdygałam się, kompletnie się zdygałam na działce, bo uwielbiam robić w ogródku, ale przerosły moje możliwości ostatnie dwa dni i nie dosyć, że mam spuchniętą nogę, wstawię zdjęcie, to notabene no boli mnie całe ciało, bo nie dosyć, że ta noga mi spuchła, / drętwieje, / nie wiem, co się tam dzieje, jest ciężka jak kamień, to jeszcze mnie swędzi. Plus mięśnie mnie bolą od tego dźwigania. No ale przynajmniej wykorzystałam sobie pożyteczny ten czas, który mam do dyspozycji, bo skończyła mi się właśnie sesja. I teraz mam czas dla siebie, żeby coś porobić, żeby porealizować swoje różne zadanka. A chcę zrobić taki krótki haul, co kupiłam za 9 zł w miejscu, które nazywa się Gratowisko. I tam znalazłam takie perły, że pokażę wam to. A, w sumie mogę pokazać jeszcze to, co ostatnio kupiłam. Też jeszcze wcześniej. Tak. Jest tego troszkę. Oj, muszę tylko wziąć pamiętnik. To mam tutaj 4, 5, 9 książek. 10, przepraszam. Jestem słaba w liczeniu. Mi się wydaje, że się coś miałam, ale nie wiem, gdzie jest. W każdym razie są tam książki po złotówce. No i stwierdziłam, że sobie biorę z tej półki, bo tam ludzie po prostu oddają i ja się po prostu wzięłam. I na przykład tu jest gospodarstwo pod gruszą. Poradnik z lat, że tak powiem, sędziwych, bo 88 roku, jak na to, że urodziłam się 11 lat potem. To jest dosyć długo od wydania mnie na świat i tej książki. No i tutaj są takie, w ogóle znalazłam jakieś zapiski, przepisy jakieś na kopercie, na powidła, jakieś przetwory, galaretki z porzeczek czerwonych. Fajnie, wykorzystam sobie. Jestem początkującą kucharką, także mogę sobie coś wykombinować. Krem z kefiru na przykład są takie, czasami na przykład tutaj jest też jak ugotować ziemniaki, także jakby ktoś chciał, to książka idealna po prostu dla totalnych laików. Następna rzecz to jest zagadnienia grupowej psychoterapii Derwicz, Stanisława Kratochwila, nie wiem tego wymówić. To mi się przyda na studia, też jest jakaś zakładeczka, podoba mi się, lubię zakładeczki, w szczególności jak mają jakąś story. I tutaj generalnie jest o rodzajach prowadzenia terapii właśnie dla ludzi, którzy mają jakieś typy nerwic. A mi się przyda na studia, bo studiuję pedagogikę, także tam jest dużo psychologii. Właśnie ogarnęłam, że tu nie ma okładki, znaczy nie ma z tyłu, a był, czy mi się wydaje, czy może coś mnie minęło. W każdym razie wzięłam sobie Dostojewskiego, Zbrodnie i kary, ale takie stare wydanie, zanim będę miała coś, będę miała do czytania, ponieważ nie przeczytałam tego w ogóle. Znaczy, zaczęłam, ale nie skończyłam w szkole, więc teraz mogę sobie zacząć odnowić. A co dlatego muszę sobie przeczytać, ponieważ czeka mnie jeszcze to, co mnie bardzo ciekawi, ponieważ Dostojewski był pojebany. I to jest osobowość Dostojewskiego. Jakby literaturoznawca rosyjski z Uniwersytetu Leningradzkiego napisał właśnie monografię dotyczącą
takiego porównania pomiędzy jakby historią życia Dostojewskiego a książkami Fiodora i właśnie skupia się tutaj o tym, jaki wpływ, dlaczego te książki mają aż takie duże, dlaczego był w ogóle pionierem książek psychologicznych, a protoplastą praktycznie, a druga sprawa, dlaczego się tak wyróżniały te książki. To jest na kumpeli, która studiuje włoski, czyli czasy i czasowniki włoskie, to tam jakąś pierdółkę dla niej tam, jakby ktoś chciał, to tutaj są takie różne jakiegoś tam su, to nie będę się wymawiać z tego, bo to nie mój język akurat. Nie będę tego się produkować. Bioterror. Jestem ciekawa, ponieważ tutaj jest w ogóle, to jest książka o, uwaga, pandemiach. Tyle tylko, że o gorączce Doliny Rift, jadzie kiełbasianym, eboli, ospie, rycyny, wągliku, melioidozy, zgorzel gazowa. Książka jest z 2001 roku, także aktualna jak nic, ale fakt faktem, nie spodziewałam się, w ogóle nie śledziłam na przykład eboli i wiedziałam o tym, że ebola była tak wcześnie. No. Tutaj mamy poradnik, bo jestem dosyć mało asertywna, a potrzeba osiągnąć jakąś karierę w życiu. Więc stwierdziłam, że lubię takie poradniczki, poczytać sobie, stań się żywą legendą, już mnie to zmotywowało. Napisz wspaniałą autobiografię, to już dobrze. Jak nie odejść z pustymi rękoma? Podoba mi się. I generalnie to jest napisane przez Kate White, która była w branży wydawniczej magazynu Glamour, a potem się przeniosła do Family Week i Mademoiselle, do Red Booka i mieszka w Nowym Jorku. Jest, była redaktor naczelną też. Następną książką jest Grzegorz W. Kłodko, Wędrujący Świat. I to jest generalnie książka, która trochę uderza w moje takie ego z gimnazją, liceum, kiedy to bardzo chciałabym być politologiem albo studiować europeistykę albo prawo europejskie. I generalnie bardzo mnie ciekawi fakt, że to jest taka dosyć, myślę, że to jest taka skondensowana monografia wielu różnych, skondensowana, a zarazem też dużo, bardzo obszerna monografia dotycząca tego, jak w ogóle na ekonomii wpływa neoliberalizm, globalizacja i od, jakby co niesie ze sobą rozwój. Książka jest w ogóle z roku, już mówię, 2008, więc znaczy jak na rozwijający się szybko świat, no to jest może już stara. Ale 12 lat to jest, myślę, taki dobry moment na to, żeby rozliczyć się jakby z tym, co się działo jakby na przykład chociażby na przestrzeni naszego świata politycznego, który się działo w Polsce, czy już jakby porównywać to z tym, co się dzieje teraz, nie? I teraz tak. Mamy jeszcze dwie perełki i jedna perełka to jest, nie wiem, od której w sumie zacząć. Dobra, zacznę od Lenin, proszę bardzo. Ilich Lenin, dzieła wybrane. Myślę, że jest to obowiązkowa Biblia dla każdego, kto miał chociaż troszeczkę świerka na punkcie istoty komunizmu. W sensie nie być takim, nie chodzi o bycie zaciętym komunistą jakby ideologicznie, tylko po prostu ciekawość co do tego, jak chociaż to też, ale nie muszę być bolszem, żeby chcieć przeczytać to. I w ogóle bardzo mnie ciekawi język tego. To jest przepięknie po prostu napisane, jedna wielka ideologiczna składnia wszystkiego i niczego. I myślę, że muszę zdecydowanie się za to zabrać. No i ostatnia rzecz, którą chciałabym pokazać, to jest lalka, ale jest przepięknie, oj, przepięknie wydana. Ona ma tutaj takie piękne grafiki i chyba pierwszy raz przeczytam lalkę. Tutaj są takie grafiki. Jest dużym drukiem. Książka w ogóle ma też taki dodatkowy rozdział, który został przez cara
ocenzurowany, więc też dosyć ciekawie, bo przynajmniej jest, jest taki smaczek. A sama nie czytałam lalki, także myślę, że mogę sobie w ten sposób nadrobić to, co straciłam, bo wiem, że to jest książka warta przeczytania, ale w szczególności, że lubię bardzo dużo opisów i obserwować takie jakby zjawiska społeczne, ale no, z racji tego, że miałam dużą niechęć do czytania lektur, to dopiero po latach do niej wracam. No, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje przemyślanka. I pa, pa.